Nie. Marcin. Gdybym to ja walczył z Ferrarim jako pierwszy, to musiałbym się dłużej na niego przygotowywać. Tak, tak mówiłem od całego początku. Taki był mój warunek wzięcia walki z nim. A Madi na deser będzie miał ciężki orzech do zgryzienia. Nie nazwałbym tego deserem, kurwa. Tak, tak, cytuję tutaj Amadeusza, nie? Wisienka na torcie. Wiesz, no kurwa. Wisienka na torcie. Otwarta. Czy wisienka będzie z dużą pestką? Wydaje mi się, że kurwa, że nigdy się tak nie zadławił niczym, jak się tą wisienką zadławi. Jestem twardszy niż Kacper i Amadeusz. Niż Kacper i Amadeusz? Nie, nie potrzebuję sobie dodawać, żeby odpowiadać na takie pytanie. Mam silniejszą psychikę od Amadiego. Kurwa... Jestem pewny swojej psychiki, nie wiem, jaką on ma on. W ogóle jakby mnie to nie rusza i wydaje mi się, że w momencie, w którym on już tyle walk zrobił, może być na podobnym poziomie, co ja, jeśli chodzi o podejście do tych walki. I wiem, że pewnie też go to, też ta walka go w żaden sposób nie przeraża. Amadeusz jest lepszym aktorem niż zawodnikiem. Tak. Przegrana ze zmęczonym Amadeuszem to wstyd. Trudne się wylosowało. O kurwa. Wolfik, kurwa. Tak lub nie, tak lub nie. Przegrana z zmęczonym Amadeuszem to wstyd. Lepiej powiedz, że nie. Tak lub nie, kurwa. Kurwa, nie wiem. Powiedz, że tak. Nie, no będziesz, chyba... Będzie wstyd. A i tak dostaniesz na dziurę, czy będę zmęczony, czy nie. Nie mam pojęcia, no nie wiem. Tak, nie, nie wiem. Kacper wczorajszą potyczkę słowną przegrał z Amadeuszem. Kurczę, no tak, trochę tak. Lubię Amadiego, ale wkurwiają mnie niektóre jego zachowania. Tak. Amadeusz za nazwanie mnie pizdą ostro pożałuje. Nie wiem, czy za to konkretnie, ale pożałuję pierdolenia. Jestem bardziej inteligentny niż Amadi. Kurwa, czemu ja mam odpowiedzieć na takie pytanie? Test IQ zróbmy, kurwa. Jak uważasz według siebie? Ja też bym zrobił. Ja uważam, że on jest całkiem, całkiem inteligentnym i kumatym gościem. To na choć bardziej to jest spryt. Ale też go to gubi. No. Czy Amadeusz jest bardziej sprytny niż inteligentny? Pytanie spoza scenariuszu. Może tak być. Amadeusz nie ma szans na zostanie gwiazdą światowego formatu. Tak. Czyli nie? Nie ma, w sensie nie ma. Dobrze, teraz Crusher. Poczekaj jeszcze miesiąc. Amadeusz dużo gada, a mało robi. To ja. To Kacper. Nie. Nie potrafiłbym nigdy współpracować z Amadeuszem. Mogę? W sensie odpowiedź tak znaczy, że nie potrafiłbym. Tak. Nie. Największym kłamcą we frikach jest Ferrari. O, to takie... W sensie... To może inaczej. Czy Amadeusz jest kłamcą? Naciąga pod siebie. Nie tak, że wymyśla jakiś ten, ale obraca całą narrację, żeby było na jego korzyść. Ale nie tak, że kłamie tak bezpośrednio. Mam silniejszą psychikę niż Ferrari. Myślę, że tak samo pewnie jesteśmy. Jestem bardziej inteligentny niż Amadeusz. Tak. W GOAT zaprezentowałem się lepiej niż Amadeusz. Myślę, że mamy zupełnie inny styl rozmowy z kobietami. On tam robił rzeczy, których ja bym nie zrobił, bo jestem zupełnie inaczej wychowany i inne mam podejście do kobiet. I nawet jeśli się mówi, że to dla kontentu, to też musimy pamiętać, że nie możemy wszystkiego tłumaczyć kontentem i że można odpierdalać jakieś głupoty. Ja tak samo na przykład nie klepnąłbym dziewczyny wczoraj w tyłek, tak po prostu sobie idąc i powiedzieć, że to jest dla kontentu. Było dużo plotek swoją drogą, że to była twoja dziewczyna. Czy to prawda? Ferrari do gigaczat. Okej. Okay. Amadeusz, ja tak jest, Amadeusz jest zbyt cienki, żeby zostać gwiazdą światowego formatu. Uważam, że nie, a myślę, że największym jego problemem może być język angielski. Amadeusz w walce jest po prostu głupkiem, któremu udało się na farcie ustrzelić parę nokautów. Nie, jest dobrym zawodnikiem, ale nie jest najlepszy. Myślę, że mógłby być dużo lepszy, tylko on bardzo na furii polega. Porażka z Amadim to mimo wszystko wstyd. Tak. Czyli to jest wstyd, żeby przegrać. Tak, no, ja, każda walka, każde wyjście moim zdaniem jest, jeśli przegrywasz, jest w pewien sposób wstydem. I każdy wychodzi po to, żeby wygrać. Jakby najważniejsze jest to, moim zdaniem, jak się pokażesz, ale każdy chce wygrywać. A dziękuję bardzo. I teraz pytanie bez odpowiedzi tak lub nie. Amadeusz jest dla mnie... Dokończ. Amadeusz jest dla mnie najtrudniejszym przeciwnikiem. Ferrari. Podtrzymuję jest. Moje słowa, że aktualni przeciwnicy to pizdy. Nie. Nie totalne, ale tak. Dubiel to mniejsze wyzwanie niż Błoński.
Tak. Błoński zaczął mnie wkurwiać. Jeszcze Dubiela... raz możemy pytanie? Bo nie słyszę. Dubiel to mniejsze wyzwanie niż Błoński. Jesteś dla Amadeusza mniejszym wyzwaniem niż Kacper. Błoński zaczął mnie wkurwiać. Dubiela natomiast polubiłem. Tak. Nie podam ręki Błońskiemu po walce. Nie, no mogę mu podać. Trener Marcina jest gorszy od mojego. Jak? Trener Marcina jest gorszy od mojego. W mojej opinii tak. Mam silniejszą psychikę od obu panów. Z pewnością. Jestem najlepszym frikiem w Polsce. Na 100%. Gwiazda międzygalaktyczna to dla mnie za mało. To prawda. Jestem bardziej inteligentny niż Marcin i Kacper. Bez wątpienia. Kurwa, po ostatniej odpowiedzi to już się wyklucza. W tych walkach nie mam nic do stracenia, ale w chuj do zyskania. Nie. Jestem w stanie pokonać Floyda Mayweathera. W MMA to kurwa gwałt byłby. Jak na łaszczyku, no tak. Jestem w stanie rozjebać Jake'a Paula w MMA. Nie wiadomo, na dzień dzisiejszy. To Floyda w MMA ćwiczyć. Pokonasz, a Jake'a... Floyd by był łatwiejszy w MMA. Floyd już dziadek się robi, jest okay. Mały, jest mały. A ale Jake jest w ogóle nie... No Jake też. W ogóle nie jak w on patrzy, to, że walczy z Nate'em Diazem. Jake ma jakiś podkład z zapasów. Więc jak? I musiałbym potrenować no tak. Specyficznie do niego i wtedy myślę, że tak, no. W boksie dobrze. Się biją. On się ma bić ale z nim dobre. W MMA później, ale... Okay, maybe we will test your English and because you're gonna fight at Kingpin Boxing, yeah, or somewhere. Are you able to... I don't to, talk to... here about the other organizations, okay, so shut the fuck up. Okay, fuck the organizations, but are you able to continue this part in English? You or? Think you are smart? No, it's not about not being enough smart. For me. You know, speaking in different language is not about being smart. It's just the skill you need to be an international star. Sure you have, right. That's the answer you're going to make you popular, you think? You think? Why won't speak with me in English language? You are in Poland, my friend. Why won't... You know what you said? Just why you ago? Want to speak in okay. English language yeah, because with me? You said you're going to be an international star and I want to sure, test you I'm if so you are smart, ready for that. So I can increase my English language yeah, because in I one, remember two month to the perfect. Yeah, last time your international skills showed. You said you met Ray Stremmort and you didn't even know that's a group. You can met. Yeah, yeah. That's you. That's you have right. Yeah, and you are saying I'm. But smart. I think Ray Stremmort is the name of this guy who I'm record on my phone. Yeah, that shows you how smart are you. That's the problem in Amadeus. You know, maybe you yes, can I'm, you can learn the okay, language, so but I see you are not other language are so smart, yeah? No. No. It's not about speaking being in smart. Other language is just a skill. No, I was talking about that. You think Ray Stremmort is okay, a shut person. The fuck up. Shut the fuck up, buddy. Yeah, you're not ready. You're not ready, Amadeus. No, you're talking you shit. Learn. You're talking shit. You talking shit, I don't want to hear that. No, shut the fuck up. I w ten oto sposób, moi drodzy widzowie, otrzymaliście małe korepetycje z angielskiego, ponieważ no. Kacper i Amadeusz są... No, to jest nasza international gwiazda. No, ale stary, zrozumiałem już nie. Tego, co żeś wydobył, no, ale nie umiałeś kurwa. Powiedzieć ale, nic więcej, to jest właśnie ale problem. Ale co ja miałem ci powiedzieć? Że tam będziesz że musiał teraz... też mówić coś. A i ty myślisz, że nie będę potrafił rozmawiać? Kurwa. Zaufaj no, mi, zaufaj mi, usiądę sobie, znam język angielski, nie znam go perfekcyjnie, ja nie mówię, nie, więc mogę sobie... Ja nie mówię, że nie jest nasz, tylko że tylko mogę podnieść moje kurwa umiejętności i tyle w ciągu tak, miesiąca, dwóch. Chodzi mi o to, że potrzebujesz jednak, żeby zostać gwiazdą international, trochę więcej tego języka i żeby odgrywać takie rzeczy, które odgrywasz tutaj, przydałoby się coś jednak potrafić. Ale stary, powiedziałeś sobie jakieś kilka zdań do mnie po angielsku, zrozumiałem wszystko, odpowiedziałem ci, no, ale nie zamierzam tutaj teraz prowadzić z tobą konwersację, bo też ci mogę zacząć po angielsku milion pytań zadawać, tylko jaki to ma sens, stary, teraz? Nic, chciałem będziemy sprawdzić po prostu, czy jesteś gotowy na bycie international gwiazdą, no. No to sprawdziłeś. No panowie, sprawdziłem, no. Panowie, ostatnie pytanie przed face to face'em. Amadeusz w trailerze waszej walki powiedział, że jakby zaczął wyciągać twoją prywatę, to byłby game over, Kacper. Myślisz, że Amadi może na ciebie coś mieć? Nie wiem, ja nie uważam, żebym robił coś w życiu takiego, żeby mnie jakoś skreśliło w czymkolwiek. Ja nie jestem świętą osobą i wiadomo, że mam jakieś swoje rzeczy za uszami, ale raczej to są jakieś sprawy też w przyszłości. Teraz jestem, im jestem starszy, tym jestem mądrzejszy. W przyszłości. Tak, w przyszłości. Im jestem starszy, tym jestem mądrzejszy, tym bardziej też, nie wiem, dbam o ludzi swoich dookoła, staram się nie robić głupot, ale lubię też robić pojebane rzeczy i nie ukrywam, że tak jest, tylko nie chcę przekazywać wszystkiego jakby
z mojego prywatnego życia do moich widzów, bo chcę im dawać raczej dobry przykład, a nie pokazywać tych złych rzeczy. A ty mówiąc game over, miałeś na myśli coś grubego? Oczywiście. Ale nie... stary, ja od początku powiedziałem, że ja nie będę chłopowi grzebał w prywatności. Ja mówiłem mu, że to jest konflikt sportowy. W ogóle teraz mi się umysł przerzucił na English language, kurwa, i kurwa, I'm gonna smash your head, kurwa. No, I'm gonna rip his heart. Tak? Ale zaszło ci tak. To, nie? Ale... Nie, no, ale, ale zacząłem, teraz... nie, no bo jak zacząłeś mi zadać pytania, to umysł mi zaczął myśleć po angielsku teraz, no. No tak jest, że się myśli w innym języku. Dobrze, panowie, wydaje mi się, że możemy przejść do face to face'a. Bardzo bym cię prosił, Amadio, o to, żeby ściągnąć bluzę. Już idę. Poprosiłbym o muzyczkę. A czemu zawsze ja jestem pierwszy? Bo pierwszy walczysz ze mną. I tam proszę, panowie. Ty też tu kurczę, chcesz posiedzieć? Też dostaniesz za to hajs? Ale mała szczęka. Idealna, żeby cię znokautować. Ciekawe, jak trafisz w takim razie. Co, milutki ci jakiś byłeś, co? Presja zjada. Ty też jakieś milutki byłeś. No, jak jesteś dla mnie miły, to ja też byłem okej. A jak jutro będę miły, to się nie pobijemy. No, ale zobacz, jaki Dubielek był miły cały czas, to go oszczędzałem. Ty chciałeś kozaczyć, to cię pojechałem. Gdzie kozaczyłem? Ja teraz też jestem pewny siebie. Jutro będę kozaczył w place. Jutro staniesz zmielony totalnie. Ja dzisiaj pokazałem zmielony totalnie. Ja dzisiaj pokazałem różnicę między nami. Widziałem tą twoją stójeczkę dzisiaj tragicznie. Wygląda, jesteś sztywny jak korek. Nie sądzę, żeby to, co brałeś, ci pomogło. Zobaczymy, no. A może pomogło, a może nie będziemy się być w stójce. Kacper, Amadeusz wczoraj... Kacper. Boxer wrestling, baby. Kacper. Zobaczymy. Amadeusz wczoraj na konferencji nazwał cię wężem i gnidą. Słyszysz? Kacper. Amadeusz wczoraj na konferencji nazwał cię wężem i gnidą. Jak ty byś nazwał Amadeusza? Dobrze, chcę nam podpuścić teraz. Ale nie, ja nie będę go obrażał, ja nie potrzebuję. Wizualizuję sobie teraz. Tak? Bam. Ja nie potrzebuję go obrażać, ja jestem inaczej wychowany, nie będę tak robił. O kurwa, co ty pierdolisz, a wcześniej to mnie nie obrażałeś? No ja takich nie rzucałem. Dobra, jeden chuj, nieważne i tak jutro nie żyjesz. Chłopaki się tu nie uderzą, kurwa. Warunki fizyczne na korzyść Kacpra Błońskiego. Czekaj. Wiesz, że żarty się skończyły, nie? Cię zajebie. Poczekaj, Kira, jeszcze. Ja cię zajebię. Jutro cię zajebię. Jutro się przekonasz, kto jest... Jutro zobaczysz dopiero siłę, zobaczysz różnicę. Kurwa, też się wkręciłem. Jutro pokazasz, nie wiesz, jutro zobaczysz. Stary, ja nie jestem tym gościem, którego znasz. Grasz Conorama Gregora. Grasz sobie Conora wroga. Ale jutro nie będzie ale żadnego myślisz, przebaczenia. Że, myślisz, że twoje słowa do mnie przemawiają? Serce, stary. Dzisiaj ja wychodzę, żeby się napierdalać. Ja wychodzę dzisiaj, po to, żeby dostać w mordę. Ja wychodzę zasypiał, po to, bo uwielbiam adrenalinę. Dzisiaj, uwielbiam dostawać w mordę i się napierdalać, to, wiesz? Uwielbiam to! Kłamiesz, uwielbiam to! Nie, dzisiaj tak, będziesz zasypiał. Tak, to będzie piąta walka, no słuchaj. Dzisiaj jak będziesz zasypiał, pamiętaj, że jutro będziesz ciężko znokautowanym. Ty, jak zobaczysz, będziesz jutro zasypiał i jak będą cię znowu wynosić, albo jak cię poddam i pójdziesz spać, to będziesz... Pamiętaj o tym, że będzie się to ciągnęło za tobą już zawsze. Nie podchodź, że chcesz mnie całować, kurwa, czy o co chodzi? Nie, no rękę. No to weź mi się tak nie ten, bo wygląda, jakbyś chciał się przelizać ze mną. Chodź na czas. Pamiętaj, że przegrana z Kacprem Błońskim będzie się ciągnąć za tobą już zawsze. Po tym wszystkim, co powiedziałeś. Ty, płacz moje. Ale nie, chcę ci jedną rzecz tylko powiedzieć. A ja też ci tłumaczę, nie że to zostanie... Nie ma w mojej umyśle opcji, jutro się pojawię. Dzisiaj nie musi być. Nie musisz mieć tego w głowie, ja ci nie potrzebuję wchodzić do głowy. Ja ci jutro wejdę do klatki i ci to wbiję wtedy sam. I zobaczysz, że przegrana z Kacprem Błońskim nigdy nie zniknie z twojego rekordu i będzie... I do publiki, moi drodzy. Amadeusz Ferrari kontra Kacper Błoński, main event, gali Fame MMA 18. Jutro na platformie famema.tv. Zapraszam serdecznie do zakupu pay-per-view i pamiętajcie. Jesteś trupem. Jesteś totalnym trupem, serio. Kurwa, nie mogę się doczekać. I zapraszam jeszcze Marcina Dubiela do face to face'a z Ferrarim. A ty mnie trochę zacząłeś wkurwiać. Spoko. Jutro idziemy się napierdalać, na szczęście. Da.
kręcę. Ja nie jestem teraz taki podkręcony. Nie jestem. Kręcaj sobie, że umiesz się. A ja nie muszę umieć. Ja nie muszę umieć. Ja mogę kurwa uderzenie stamtąd wyprowadzić, ale jutro ci nim przypierdolę. Nie żartuję, kurwa. Stary, w ogóle, kurwa, nie ma we mnie stresu, w ogóle. W ogóle nie ma. Wiesz, dlaczego nie ma w tobie stresu, a w nim jest? Chociaż on się nie przyzna, bo to jego terroryzowałem i na niego byłem nastawiony. Ja go przechodzę i na pełnej adrenalinie ty w dobrze, jesteś to na rewanżu, puszczany. Jak już pierdol dostaniesz, to na rewanżu możesz na mnie wchodzić. Na pełnej adrenalinie, jak go rozjebię, jak już będę po zwycięstwie, no. Będzie mnie to zwycięstwo niosło. Dobrze. Ty już będziesz wiedział, że wchodzisz nie na ścięcie. Uwierz mi, że wyobrażałem to sobie 1000 razy. Wyobrażałem sobie to twoje nabuzowanie, jak go w 15 sekund nokautujesz. Nie boję się tego, kurwa. Wchodzę czyli i się, kurwa, nie będę cofał. Nie będę się, okay, kurwa, cofał. Ale zakład, na przykład masz w umyśle coś takiego, że możesz być znokautowany? Słucham? Czy masz w umyśle, że na przykład możesz być znokautowany? Przez ciebie? Jutro? Tak. Nie. Nie, okej. Okay. Nie. Może się wydarzyć wszystko, ja mogę nogę złamać, mogę się potknąć, może mnie znokautujesz wtedy, kurwa. Ja jestem pewny, że cię znokautuję. Ale... No dobrze, no dobrze. Ja nie jestem tego taki pewny. Ja i zapraszam panowie do publiki. Idziemy się jutro napierdalać, kurwa, idziemy się napierdalać! Marcin Dubiel kontra... Spodobało mi się! Nie, Marcin Dubiel kontra Amadeusz Ferrari. Potencjalny drugi main event Gali Fame MMA. Tylko miał siłę, żeby tą szyją tak ruszać, kurwa, po tamtej walce. Drugi potencjalny main event, Amadeusz Ferrari kontra Marcin Dubiel. Już jutro na platformie fame.mma.tv 19.30 odpalamy studio. Zapraszam serdecznie i odpalcie sobie budziki, żeby zapamiętać, bo to będzie mocny dzień. Kurwa, jak super! Wielki hałas! To koniec dzisiejszego face to face'a.